Witam wszystkich z tej strony Tula, a przed Wami wyniki konkursu z okazji mojego roku na YouTube. Oczywiście bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za nadesłane prace i za wszystkie życzenia i bardzo miłe komentarze pod tym filmikiem, właśnie pod tym specjalem z okazji tego roku, także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Naprawdę wiele było bardzo miłych i jeśli chodzi o sam konkurs, słuchajcie, no to ja niestety jestem troszeczkę zawiedziona, bo dostałam naprawdę mało prac, biorąc pod uwagę to, ile osób mnie subskrybuje. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy mnie oglądają, ale na przykład weźmy choćby połowę, albo choćby 1000. Powiedzmy, że 1000 osób, które mnie ogląda, no to tych prac dostałam, nie wiem, około 30 może. Także naprawdę bardzo niewiele. I powiem Wam szczerze, że miałam duży problem, żeby wybrać zwycięskie prace. Co prawda, jeśli chodzi o Don't Starve Together, akurat tutaj problemów nie miałam, ale jeśli chodzi o ten konkurs z grą do 100 zł, no to miałam, powiem Wam, spory problem. Pomagał mi tutaj mój mąż. I powiem Wam szczerze, troszeczkę się dziwię, bo kurczę, była do wygrania gra za 100 zł. Powiedzmy, czy tam dwie gry, czy trzy w tej cenie, tak? I to tym bardziej, że Wy mogliście sobie tą grę wybrać. Nie wiem, no, ja rozumiem, że pewnie nie macie czasu, macie szkołę, może też Wam się nie chce. No tak czy siak, po prostu myślę, że w najbliższym czasie żadnych konkursów nie będzie, bo wiele razy gdzieś tam masa osób pisała, Tula, zrób konkurs, zrób konkurs. No to jak zrobiłam, no to niestety mało osób bardzo wziął udział, dlatego no nie ma sensu, żebym ja wydawała swoje pieniądze, tak, no bo ja tutaj gier od nikogo nie dostaję, od żadnych film, sama je kupuję, także nie ma sensu, żebym ja wydawała te pieniądze, a no wy nie chcecie brać udziału, tak, także no myślę, że długo konkursu żadnego nie będzie. Także teraz co, myślę, że pokażę wam wszystkie prace, no bo tak jak mówię, nie ma ich dużo, także pokażę Wam wszystkie prace, które dostałam. Sami będziecie mogli sobie je zobaczyć, a po prostu już przy tych, które wygrały, wtedy oczywiście to powiem i te osoby poproszę o kontakt ze mną. Także zaczynamy i zapraszam Was do oglądania prac. Dobrze, to właśnie przed chwilą, co widzicie, to jest praca Adriana, który zwycięża w konkursie o grę do 100 zł. Tutaj Adrian wybrał sobie trzy gry. Myślę, że możemy się domyślić po rysunku, jakie to gry. Ta praca bardzo mi się spodobała. Fajnie zrobiona, narysowana własnoręcznie. Tutaj pomagał mi mój mąż, bo wahałam się między jeszcze jedną, ale właściwie on też od razu wybrał tą pracę, dlatego tutaj wspólnie zdecydowaliśmy, że to właśnie ta praca wygrywa. Także Adrian, bardzo serdecznie Ci gratuluję. I oczywiście zapraszam Cię do kontaktu ze mną
bym mogła podarować Ci te gry. A to jest pierwsza zwycięska praca, jeśli chodzi o Don't Starve Together. Tak, bardzo mi się ta praca spodobała. Jest tutaj naszkicowana chyba ołówkiem, tak to wygląda, ale bardzo ładna, taka prosta, czysta, ładna praca, także bardzo, bardzo mi się spodobała. Także pierwszą pracą, która wygrywa w konkursie o Don't Starve Together jest Julaxa, jak widzicie. Także bardzo serdecznie Ci dziękuję. I pozdrawiam. A drugą pracą jest to praca w formie filmiku tak naprawdę, bo tutaj Nicola właśnie zrobiła taką jakby matę, tutaj poszczepiała te figurki, także po prostu świetny pomysł, bardzo mi się to spodobało i od razu wiedziałam, że ta praca wygra na pewno, bo widzę, że tutaj osoba ta włożyła dużo pracy. I naprawdę świetny pomysł i bardzo, bardzo serdecznie Nicola dziękuję i oczywiście gratuluję, bo ty jesteś drugą osobą, która wygrywa Don't Starve Together. Także tak, kochani, tak to wszystko wygląda. Tyle prac dostałam, tak wyglądają, takie prace wybrałam. Wiem, że pewnie część z was powie, że któreś tam był lepszy, któreś fajniejszy, ale no... Ja wybierałam, tak, także te prace właśnie mnie spodobały się najbardziej. Także jeszcze raz serdecznie zwycięzcom gratuluję. I oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, które wysłały mi pracę i bardzo serdecznie Wam za nie dziękuję. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten konkurs z okazji mojej rocznicy. Tak jak mówię, myślę, że kolejny będzie, no na pewno nie w najbliższej przyszłości. Ale dziękuję za wszystkie Wasze prace i wszystkim osobom, które naprawdę się starały i chciały wygrać grę. Także to by było na tyle i do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Pa, pa!